A czy tych groźniejszych chyba jeszcze spotkamy później. Oto mamy Starmana. Kolejnego. Jest kolejny atak od tyłu. Widzicie, naprawdę łatwo ten atak od tyłu zdobyć. Przy nim jest naprawdę fajne tło. A też szczerze wam powiem, że to tło mniej więcej jest teraz jest moim wygaszaczem ekranu. Tak zarazem program, który służy do tego, że mamy wygaszacz ekranu jak tło z Earthbound. Naprawdę fajny programik, takie tło właśnie sobie zapewniłem. Może wkrótce pokażę, gdy będzie okazja. I z jakże dziecinną łatwością został pokonany kolejny Starman. Oj, prezent, a w nim mamy... O, launch mózgowca! O, tu też muszę sprawdzić, jaką to ma częstotliwość wypadania ze Starmana. No. Mam trochę szczęścia, bo mi trochę świetnych, no, tych przedmiotów wypada. Okej, od tego ucieknę. Przy tym też gra muzyka Krakena. No, nie udało się, ale naprawdę, on mało kiedy atakuje. Mało kiedy. On głównie będzie uzupełniał swoje zapasy paliwa. Okej, teraz był atak na misiu, jednak całe szczęście, więc nic się nie stało. Uciekamy dalej. Tak, do 3 razy sztukę. Tylko żeby się nie okazało, że krążę w kółko, bo naprawdę tego też raczej chcecie unikać. O, to jest wstyd! To jest wstyd! Atak od tyłu ze strony Starmana na mnie. To jest wstyd. Naprawdę mówię wam, to jest... bez komentarza. A mogę się zwrócić w lewo? A czy w lewo ze strony tam Nessa oczywiście i tych wszystkich tam? Dobra, ciężka bazuka, bo lasu łys i mi w ogóle misia rozprół. Jejku. To się fatalnie potoczyło. Okej, on teraz się broni. Więc nasze ataki fizyczne znowu nie będą działały na niego tak dobrze, ale jednak polek. O, to był chyba drugi atak od tyłu ze strony przeciwnika w tym let's playu. Tak, pierwszy był ze strony tamtego drzewa, które nie mogło się też odczepić przy tym. Okej, kolejny taki robocik. Jak mówię, uciekam. Mamy zapas znowu paliwa uzupełniany. I po raz kolejny, widzicie, on mało kiedy atakuje. Właściwie tak... jednak cały czas on się stawia. A czy jak się mylę, jest 25% szansy na to, że on będzie was atakował. Dobra, teraz się udało. No i był atak od tyłu tym razem. Widzicie, naprawdę łatwo ten atak na Starmanie zastosować. Ale ucieknę, bo widzicie, że tego też tutaj wspiera kolejny robot. Jak mówiłem, oni po walce eksplodują, więc nie warto. No i kolejny atak od tyłu, widzicie? Oni bardzo chętnie, no, teleportują się, no, tak jakby spośród, tak wewnątrz naszą ekipę, tak pomiędzy Nessem i Paulą, tym razem tak było. Po co się odwróciliśmy i mamy, no, śmiało atak od tyłu na kolejnym Starmanie. A trzy ataki, nie 4 na nim? To był szybki pojedynek. Tam na górze był jakiś przedmiot czy coś. Okej, teraz się może zbliżę i oddalę, żeby teraz nie może jakoś zawalczyć. Okej, jest znowu atak od tyłu, widzicie? Naprawdę łatwo. To żadna filozofia. Okej, więc ciężka bazuka i pół po raz kolejny. Korzysta ze swoich zwykłych, no niezbyt szczególnie mocnych ataków fizycznych. Jak mówię, tam na górze jest chyba jakiś przedmiot, jak pamiętam chyba kubek życiowych nudli. Jak mówię, pewności jednak nie mam. A tak od tyłu, tu przede mną się teleportował. Okej, od tego też ucieknę, jak mówię, od robotów zawsze uciekam. Tak, miałem rację, jest prezencik, w nim mamy, czy będzie to kubek życiowych nudli? Tak, miałem rację. No, zapamiętałem to sobie. Więcej Starmanów! Okej, teraz atakuje ich dwójka. I wiecie co, jednak ich może zawalczę z nimi? Właściwie nawet nie widzę powodu, żeby z nimi nie walczyć. Znaczy, Starmani też nie są jacyś aż tacy groźni właściwie, więc jak mówię, nie bójcie się, jest ogólnie Starmanów. Okej, tu ciężką bazukę na Starmanie już może B. I pół jeszcze A. Chociaż właściwie to już by chyba nie miało znaczenia, bo tak czy siak Starman A by już właściwie
po prostu on by zginął i ci, którzy by atakowali, a próbowali atakować się Starmana A, to by już po jego pokonaniu atakowali natychmiast Starmana B. Po prostu zawsze tak jest, jeżeli jakiś przeciwnik zniknie z pola walki, a ktoś właśnie miał zamiar go atakować, to atakuje on jakiegoś innego przeciwnika na polu walki. No i NES, level 55, ofensywa o 1, defensywa o 1, witalność o 1, punkty zdrowia o 10, punkty psychice o 1. Zawsze tam coś jest, jakiś wzrost. No, mamy dwóch samolotów z tyłu, czy będziemy z nimi walczył? Może już nie, może ucieknę. Okej, to już chyba będzie druga część tej bazy. Tak, to już jest druga część. Jeszcze przejdę na prawo, bo tam coś było. I w tej części też spotkamy kilku nowych przeciwników. Mniej więcej jego, jest to Starman Super. On, z tego co pamiętam, on zaczyna walkę z tarczą Beta. Jest to tarcza psychiczna, która odbije wasze ataki psychiczne. Więc przy nim zawsze po prostu walczcie, no tylko i wyłącznie fizycznie, nie stosujcie żadnych blokowań, żadnego ognia, zamrożenia, także Gwiezdnego Sztormu, nic z tych rzeczy. No i także jest jedna ważna rzecz co do Starmana Supera. Otóż on, znaczy jest 1 na 128 takich Starmanów opuści kolejny królewski przedmiot, konkretnie królewski miecz. Jest to kolejny przedmiot dla Pooh. I ten przedmiot, no naprawdę, ja go będę teraz szukał właściwie. Naprawdę ja ten przedmiot będę szukał, bo naprawdę warto go mieć. A co było tak, bo było tak właściwie, że pierwszy raz Earthbound przeszedłem bez tego miecza, potem drugi raz przeszedłem z tym mieczem i uwierzcie, ten miecz bardzo mi tą grę ułatwił. Więc naprawdę razem walczyć z takimi Starmanami Super, ale jak mówię, walczcie tylko i wyłącznie fizycznie, żadnych mocy psychicznych. Jak mówię, szansa jest mała, ale mimo wszystko naprawdę bardzo chętnie wyszukam tego miecza. Starman Super chyba też potrafi, nie wiem czy on potrafi czy nie, chyba jakieś też inne mocy psychiczne tam chyba. Znaczy nie wiem, czy Gwiezdny Sztorm, czy może ogień, czy zamrożenie, nie pamiętam konkretnie. No, przynajmniej się przekonamy podczas walki. Właściwie tu już się nie przekonamy. Okej, no teraz właśnie nie było jednak za pierwszym razem tego miecza. Okej, wiecie co, teraz właśnie będę sobie liczył, za którym razem ten miecz zdobędę. Okej, no i Pooh ma także level 45. Punkty zdrowa o 3, punkty psychiczne o 1. I to wszystko. Okej, to był pierwszy Starman Super, którego pokonaliśmy, ale jeszcze tutaj się pojawi kilku innych nowych przeciwników. Okej, kolejny Starman Super. Więc robimy znowu to samo. Naprawdę, jeżeli zdobędę ten miecz na wizji, to będzie cud. To będzie błogosławieństwo. Czy będzie miecz na wizji? Nie, jeszcze nie. To był drugi Starman Super, którego pokonaliśmy, więc druga krecha. Paula, level 51. Ofensywa o 2. Defensywa o 1. Szybkość o 1. Śmiałość o 1. Szczęście o 1. Punkty zdrowia o 1. No i moc tarczy beta u Pauli wyuczona. Dobrze. Tak, trzymaj dziewczyno. O, co tu mamy? Okej, to jest kolejny zniszczony przedmiot, zniszczona harmonika, czy co, nie mam pojęcia nawet. Znaczy tak, z tego powstanie kolejna broń dla Jeffa, jednak nie pamiętam do końca, ile do tego jest potrzebnej inteligencji. Znaczy tak, ze Starmanami Super warto walczyć się z dwóch powodów. Po pierwsze, oni zawsze, znaczy nie zawsze, znaczy oni, no jest zawsze szansa na to, że oni mogą ten miecz po sobie zostawić. No i po drugie, zawsze będzie trochę doświadczenia, całkiem za prawie darmo, jeżeli takich Starmanów zaatakujecie, a czy będziecie cały czas ich atakować od tyłu. A ciężka bazooka nigdy się nie zużywa. A teraz jakoś ten atak bazooką był słaby, tylko 151? Okej, pokonany, to będzie chyba już trzecia kreska, czy nie? Tak, trzecia kreska, to był trzeci Starman, którego pokonaliśmy, który jeszcze nie opuścił
tego całego miecza. Mam ich więcej tam z prawej. Właściwie to od nich ucieknę, bo nie chcę ze stałych przeciwników, chcę tylko pojedynczych. Ewentualnie Starmenów. Żeby tak się zbliżali sami Starmeni, nic więcej. Idzie kolejny atak od tyłu. Tamten Starmen nie zdążył się przyteleportować. To był chyba zwykły Starmen, bo mało kiedy właściwie chyba no, Starmeni Super atakują w dwójkę, a chętnie no, spytają się takie grupy Starmen Super i zwykły Starmen. Okej, więc to jest już chyba czwarty Starmen, tak patrzę właśnie na te kreski, które zaznaczyłem sobie na kartę papieru. No patrzę teraz, no te obrażenia ze strony bazuki, no były dużo większe niż wtedy. Jeff, level 50 i także czwarta kreska. Punkty zdrowa 2. Wow, fatalny level up. Tak, też się liczę z tym, że no w terenie Starmeni Super i Starmeni Zwykli wyglądają właściwie tak samo, więc no czasami będziecie zmuszeni do walki też ze zwykłymi Starmenami. Może tak wam daje znać co do tego. A czy oczywiście nie będę tak cały czas nagrywał, jak niby zdobywam ten cały miecz. Znaczy nie będę tego tak jak mówię, cały czas nagrywał. Tam jakiś tam moment właśnie tego zdobywania tych mieczy się utnie. Znaczy dopóki nie dojdę do jeszcze jednego nowego przeciwnika, to nie mam osobiście zamiaru niczego ciąć. Okej, ci tam kilka Starmenów się tak jakby skrada. Jeden czy dwóch? O, jeden! Okej. I to super, w końcu. Ciężka bazuka! I również ataki fizyczne. Pamiętajcie, żadnych ruchów psychicznych. Chyba będzie poni. Czy będzie mieczyk? Czy będzie mieczyk? Nie będzie, a więc kreska ukośna, więc to był piąty stan. Może to też jest kolejny Starmen Super? Nie, to jest zwykły Starmen. Myślałem, że tamten Starmen Super zaatakował sam, bo ten tutaj to też jest super, a oni jak mówię mało kiedy atakują w parach Starmen Super. Kolejny Starmen upadł. Został kompletnie zniszczony. Pół, level 46. Ofensywa o 2. Szybkość o 1. Witalność o 1. Inteligencja 1, punkty zdrowa o 12, punkty psychiczne o 4. No i moc uzdrowienia gamma. Ładnie, okej, mamy tam ich więcej, więc... Znaczy jak mówię, raczej unikam grup właśnie z takimi diamencikami. O, psychiczny karmelek, świetnie. Więcej Starmenów. Śmiały atak od tyłu. Okej, teraz jest ich dwójka, więc właściwie teraz no zaatakuje... No, Starmena super na początku. Dopiero potem zajmiemy się zwykłym Starmenem. Ciężko bazuka na Starmenie super. Tak jak pamiętam, bazuka także może zranić się tak nieznacznie, ale jednak przeciwników, którzy znajdują się obok naszego celu. Znaczy nie wiem tak konkretnie w jakich to sytuacjach następuje. Chyba jak są w rządku, ale jak mówię, ogólnie nie jestem tego pewien. Okej, to był szósty Starmen Super. Teraz został tylko zwykły Starmen i Magnes Alpha. 7 punktów od Pauli. Akurat to dla nas jakaś szczególnie... Nie jest to szczególnie duża strata. Teraz ten się broni, ale to go jednak nie uratowało. Okej, szósty Starmen Super. Next level 56. Ustalony ofensywa o 6. Defensywa o 1. Znaczy, defensywa o 1, a ofensywa o 6. Wow, różnica jest. Szybkość o 1, śmiałość o 2! Ustalony 6 o 4! Punkty zdrowia o 2! Znaczy mało punktów zdrowia, ale statystyki, no, wybitny wzrost. Teraz ta dwójka. O, nie było od tyłu, jeju.